Ale ja nie. Nie będę spokojnie patrzył, jak mój syn się wiąże ze zwykłą... Co powiedziałeś? Nic. Ależ tak. Powiedziałeś, mój syn. Nazwałeś Ridge'a swoim synem. Co twoim zdaniem ukrywam? To, że jestem prawdziwym ojcem Ridge'a? A jesteś? Nie wierzę, że potraktowałaś to poważnie. Może dlatego, że wciąż robisz uniki. Ridge nie jest moim dzieckiem. Tak samo jak ty. To śmieszne. Chodziłeś na studiach ze Stephanie? Kiedy ją poznał mój tata. Co z tego? Wtedy zaszła w ciążę. Dlatego wyszła za Eryka. To nie znaczy, że on był ojcem dziecka. Myślisz, że zostawiłbym Stephanie, gdyby miała urodzić moje dziecko? Może teraz nie, ale nie wiem, po co tego słucham. Dlatego wróciłeś? Żeby się upomnieć o syna? Czy ja się o coś upominam? Boże. Wszystko mu zapisałeś. Powiedział mi, został jedynym spadkobiercą twoich miliardów. Mówiłem ci, że nie mam spadkobiercy. Legalnego nie. Twój brat jest bardzo dobrym biznesmenem. Mogłeś wybrać tysiąc innych osób, ale wybrałeś Ridge'a. Jeśli nie chcesz rozmawiać, on zechce. Nie waż się iść do niego. Dlaczego? On o niczym nie wie. Ridge jest twoim synem? To nie do wiary. Nie powiedziałeś mu o tym? Sam niedawno się dowiedziałem. Stephanie również. Więc przez te wszystkie lata ona... Myślała, że to syn Eryka. Kiedy mi powiedziała, że jest w ciąży... Przez wiele godzin chodziłem po ulicach Chicago. Szedłem i szedłem. Myślałem, że jeśli odejdę dostatecznie daleko, może ucieknę od swoich uczuć. Wtedy wyszła za Eryka. Nie widziałem jej przez ponad 30 lat. Kiedy się dowiedziałeś o Ridge'u? Tego dnia, kiedy w moim gabinecie miał wypadek. Stracił dużo krwi i twój ojciec chciał mu oddać swoją. Ale się dla niego nie nadawała. Lekarz powiedział Stephanie, że Ridge nie może być synem Eryka. Nie umiem sobie wyobrazić, czym to było dla niej. I dla ciebie. Poczułem się tak, jakbym po tamtym długim spacerze w końcu wrócił do domu. Ale Stephanie była zdruzgotana. Błagała mnie, żebym nic nie mówił Ridge'owi. I nie powiedziałeś. Nie. Choć bardzo bym chciał mu powiedzieć. Nigdy się nie dowie, że jestem jego ojcem.